Hej wszystkim, witajcie w ulubieńcach miesiąca. Tym razem będą to kosmetyki, które bardzo lubiłam i często po nie sięgałam w lipcu, więc jeżeli jesteście zainteresowane, oglądajcie dalej. Na początek tylko wspomnę, że wraz z Drogeriami Natura przygotowałam takie mini tutoriale na ich profilu na Instagramie. Bardzo by nam było miło i mi, i drogeriom, gdybyście zechciały śledzić Drogerię Natura na Instagramie i żeby sobie obejrzeć te 15-sekundowe małe filmiki, w których pokazuję kolejno każdy etap makijażu kosmetykami dostępnymi w Drogeriach Natury, czyli głównie Kobo, Essence, My Secret. I właśnie, jeżeli macie ochotę, to bardzo serdecznie zachęcam. Mam nadzieję, że te małe filmiki będą się Wam podobać i będą dla Was przydatne. Zacznę od pewnego żelu pod prysznic, który przywrócił wspomnienia do tradycyjnego, rodzinnego, używanego wszędzie kremu Nivea. I Nivea teraz właśnie wypuścił żel pod prysznic, krem pod prysznic, który właśnie pachnie tym kremem Nivea, tym oryginalnym kremem Nivea i faktycznie tak pachnie. Naprawdę tak pachnie i jakoś tak przywraca mi wspomnienia z tamtego okresu i również bardzo ładnie nawilża, ten zapach utrzymuje się i miałam wrażenie po umyciu się tym żelem, że faktycznie na skórze zostaje taka delikatna, nawilżająca warstewka, więc używałam go z przyjemnością, zużyłam całe opakowanie. Ale jak zużyłam całe opakowanie, szukałam nowego żelu pod prysznic, a ja lubię próbować różnych nowych i podczas jakichś małych zakupów w Bootsie zaszłam do stoiska Soap & Glory, bo wiem, że przypomniałam sobie w sumie, że tam są świetne żele pod prysznic. No i wypuścili nowy żel pod prysznic. Powąchałam, zakochałam się od razu, do kasy biegłam po prostu i nie mogłam się doczekać, aż się nim umyję. I to jest, jak on się nazywa? Orangeasm. Zesty Fresh Revitalizing Body Wash. I on ma w sobie ginseng i pink pepperberry, cokolwiek to znaczy. On na drugim miejscu w składzie, przepraszam, na trzecim ma olej z pestek winogron, więc również jest właśnie taki nawilżający bardzo, ale jeżeli chodzi o jego fantastyczny zapach, to jest, nawet mój mąż potwierdził, że on pachnie jak bardzo drogi żel pod prysznic, na przykład Jo Malone, albo taki balsam do ciała. Och, pachnie fantastycznie, taką świeżością, trochę limonką, troszkę pomarańczą, taką skórkami i właśnie trochę jeżyną. I wiecie, że ja mam wizję na punkcie właśnie jeżyn i takich krzaków, zapachu krzaków, więc właśnie to coś takiego, tak właśnie pachnie, taką świeżością, tak, jest taki bardzo kremowy, dobrze się pieni, ślizga się po skórze i zapach utrzymuje się aż do rana na skórze, naprawdę. Kłaście pod kołderkę, pachnąc tym zapachem i w ogóle kąpiąc się w nim, no coś pięknego. Jeżeli lubicie takie zapachy, to bardzo polecam. Teraz chyba jest nawet promocja 3 za 2, więc pędźcie do Bootsa po Soap & Glory. Ty z Was, które są z Polski, to jak zwykle przykro mi, może jakoś dostaniecie inaczej. I teraz może włosy. I od jakiegoś czasu też, w ogóle zobaczcie sobie tutaj, ulubieńców maja, jakie ciemne miałam włosy. To były świeżo po farbowaniu, tak? Teraz mamy ulubieńcy sierpnia i zobaczcie, jakie one są ciemne te włosy, tak? Czyli ciemne, tak? Wyglądają na kamerze, ale faktycznie jak fryzjerkiem mi farbuje, ona daje mi dużo refleksów stopniowo. Ale mówię, że będą się właśnie, ten kolor będzie się wypłukiwać, a że moje włosy mają tendencję do przebijania rudości, no to też muszę dbać o to, żeby te rude tony jakoś zbić. I odkryłam właśnie szampon i odżywkę Go Blonder. I mimo, że to jest dla blondynek, to jest szampon, odżywka przeznaczony dla blondynek, które chcą właśnie rozjaśnić sobie, dodać refleksów na włosach, tak bardziej odświeżyć ten kolor, to ja postanowiłam, że sobie kupię ten szampon i odżywkę i zobaczę, czy te włosy będą mi jakoś fajnie jaśniały. I faktycznie są jaśniejsze niż kiedyś, jak szłam już odświeżyć kolor, który się wypłukał, to w tej chwili są jaśniejsze od tamtego momentu, czyli faktycznie działa i widzę za każdym razem, że ten szampon odżywka działa, a nie mają w sobie tych właśnie chemikaliów, nie mają w sobie rozjaśniacza, utleniacza, właśnie tego składnika, który służy do rozjaśniania włosów, więc nie ma też amoniaku i tego rozjaśniacza i ma ekstrakty z cytrusu i z cytrusów i z rumianku i faktycznie rozjaśnia delikatnie te włosy, ale nie czuć, że są jakieś takie szorstki, tylko jednocześnie fajnie je odżywia. Te odżywki naprawdę kładę sporo na włosy i odczekuję kilka minut, szamponem również myję, ale że właśnie moje włosy są jakie są, że są no taką mają strukturę, są gęste, suche, grube, podatne na układanie i tak dalej, ale ogólnie mają taką strukturę karbowaną, każdy włosek pod palcem, jakbym przejechała, to czuć, że jest taki nierówny i one zawsze takie były, nie są takie śliskie, gładkie i błyszczące, tylko takie są chropowate. To właśnie to, co kupiłam w Londynie, ten zestaw Ojon Dry Recovery, szampon i maska, i one pięknie również odżywiają moje włosy i pięknie pachną i widać różnicę od razu, także ten zestaw do włosów obecnie używam, a żeby zbić tony te rudawe, miedziane, to tamto ją odżywkę z Schumer'a na razie odstawiam, bo moja fryzjerka stwierdziła, że ona jest bardziej do neutralizowania z brązowych odcieni, jeżeli chce neutralizowania tych rudości z brązowych włosów, ale jeżeli chce przejść właśnie na jaśniejsze, co teraz staram się robić, to lepiej, żeby używać tej odżywki dla jaśniejszych, w sensie dla blondynek. Ale ja nie chcę mi się wydawać na razie 25 funtów za to, więc używam fioletanu gencjanowego, roztwór wodny do dezynfekcji ran i skóry. I tak sobie kiedyś pomyślałam, a przecież to ma takie fioletowe odcień, ciekawe, czy jakby się to rozpuściło w wodzie, to by zadziałało jako ochładzacz koloru na włosach. I pogooglałam, zanim użyłam oczywiście, i okazało się, że mnóstwo dziewczyn używa. Na blogach znalazłam różne informacje, zdjęcia przed i po i różniaste właśnie opisy, jak te dziewczyny to używają i po prostu na dużą michę wody, tylko naprawdę dużo nie trzeba, nie wolno dużo dawać, bo skończymy z fioletowymi włosami, ale one to się wypłukuje, to nie jest trwałe, to jest taka płukanka, robimy z tego taką płukankę i mam roztwór 1%, no wiadomo, to jest alkohol, to też może wysuszać skóry, włosy, dlatego tym bardziej trzeba porządne odżywki używać do regeneracji włosów. I ja właśnie używam jakąś kropel, 2-3 kropelki, tak, na taką miskę wody i przepłukuję tym włosy, albo już na koniec, ostatnie płukanie, albo po prostu wkładam włosy do tej miski i moczę chwilę. I zauważyłam dużą różnicę. Ja kiedyś właśnie, jak już byłam pod koniec, no już faktycznie musiałam iść odświeżyć kolor włosów, to moje włosy były naprawdę rude, takie pomarańczowe jak pomarańcza. A teraz nie są aż tak pomarańczowe, zobaczcie. Te refleksy zaczęły robić się takie bardziej... No, mam ich tu trochę, tych refleksów, gdzie one są. Zaczęły się robić właśnie takie chłodniejsze, widać ten kolor jest cały chłodniejszy, mimo że moje odrosty już krzyczą o odświeżenie koloru, to ten mi się bardzo podoba, ale i tak muszę iść do fryzjera, żeby to odświeżyć, więc nie wiem, jak chcecie, to na własne ryzyko możecie spróbować robić to tak jak ja. I to starczy tak do jednego płukania, zaraz jak do mycia, zaraz jak umyjecie drugi raz, to potem już już nie na efekt, trzeba to w miarę powtórzyć, zależy jak często też myjecie włosy, ale też za często nie warto z tym szaleć, myślę, z powodu tego alkoholu. I następna rzecz to podkład Make Up Forever, który kupiłam na IMAX w idealnym dla siebie kolorze N120. Używam non-stop, bo jest idealny na lato, matuje, pięknie się trzyma skóry, pięknie się rozprowadza, nie spływa, wystarczy cieniutka warstwa, jest bardzo lekki, ma w sobie wszystko i to jest mój obecnie ulubiony podkład i ładnie się fotografuje i również filmuje, ładnie skóra wygląda, bo to jest jednak podkład HD, czyli ma dobrze wyglądać z bliska, z daleka, wygląda naturalnie i bardzo go za to lubię. I tutaj mam 3 lakiery do paznokci, które bardzo polubiłam i nosiłam w tym miesiącu. To jest Forever Strong Superstay 7 days w odcieniu Mint for Life i bardzo ładny właśnie taki miętowy odcień jak fartuszek pani pielęgniarki. Drugi kolor to jest taki już atrament, naprawdę taki mocny atrament. To jest, mimo że to jest matowy, bo z serii matowej to jest lakier Topshop i mają taką serię matowych odcieni, które moim zdaniem mają piękniejsze kolory tych zwykłych, a tych normalnych nie możemy znaleźć w tych odcieniach, więc biorę matowy i na to daję top coat i mam już błyszczący i to jest odcień Mariachi Madness, piękny taki do palenizny albo do taki, w ogóle cudnie się komponuje. I ten tutaj, który mam już drugi rok chyba, ale daję radę dalej, to jest Splash of Grenadine. I ja go tam, to jest tygodniowy lakier, tak? Teraz mam go na paznokciach od tygodnia. I ja sobie nawet zapomniałam, że to jest chyba jeden z najtrwalszych lakierów Essie, bo te lakiery Essie jedne są trwałe, drugie odchodzą zaraz. Jedne mają taką formułę, faktycznie różnią się, jakby to były z innej firmy zupełnie. Więc każdy kolor ma zupełnie inną formułę i inną trwałość, ale ten Splash of Grenadine to jest taki idealny, śliczny odcień fiolety, który wygląda tak, to jakoś tak subtelnie, ładnie, ale wakacyjnie. Więc ten odcień bardzo lubię. Kolejny to będzie tuż do rzęs Extended Play Giga Black Lash i to jest taki mały, akurat mam tą wersję dla Riri z kolekcji Riri, ale on jest dostępny też w regularnej sprzedaży tuż właśnie z Maka i on mi się podoba, bo ma taką malutką szczoteczkę, zobaczcie jak ona jest tyci, w ogóle ten cały tusz jest tyci, ten tusz w ogóle tak ładnie pachnie jakoś kwiatami i on łapie każdą najmniejszą rzęskę i pięknie jej wydłuża i co lubię w nim bardzo, to to, że po podkręceniu rzęsy nie opadają, więc trzymają dalej to ten podkręcony efekt otwartych oczu. Bardzo lubię ten tusz i myślę, że kupię znowu jak mi się skończy. I rzeczy do brwi to jest Cinewax firmy Kryolan. I to jest wosk do brwi, który kupiłam na Emacie. To jest bardzo mocny wosk, jeżeli macie problemy z odstającymi, czapierzącymi się woskami. To jest idealna rzecz. Wystarczy zeskrobać troszkę, rozgrać w palcach. Widzicie ostatnio, że w tutorialach używam tego wosku i trzyma moje włoski w ryzach totalnie, bo ja mam krótkie włoski, ale one lubią tu i tam się wyrwać z rzędu i tak odstają, mnie to strasznie wnerwia i zwykły żel temu nie zaradzi, więc trzeba go położyć porządnie do skóry i wygląda to bardzo, moim zdaniem, naturalnie i fajnie i linia jest równa, nie ma tutaj żadnych czapierzących się brwi, więc jeżeli też jesteście fankami takiego równej brwi i wasze brwi się czapierzą, to bardzo polecam ten Cinewax, jest dostępny w Polsce online. I na brwi ostatnio użyłam właśnie Dipbrow Pomade w nowym odcieniu Taupe firmy Anastasia Beverly Hills. To jest właśnie taki chłodny odcień brązu, jasny. I jego właśnie używam cały czas na brwi. Do zmywania makijażu oczu używam ten L'Oreal cały czas i bardzo mi się podoba, bo się ładnie miesza i jest równy podział tego olejku i tej wody do mycia. I na pewno kupię jeszcze raz, bo ładnie i delikatnie, przede wszystkim delikatnie zbywa i rozpuszcza. Makijaż nie trzeba dużo pocierać, ale ładnie rozpuszcza i nie zostawia takiej tłustej warstwy. I to w nim lubię też. Przedostatnia rzecz to będzie Flash Palette, którą również kupiłam na Emacie i sięgam po nią non-stop. Jak widziałyście, nawet w ostatnim tutorialu zmieszałam kilka odcieni, żeby stworzyć swój odcień ust i tak samo w sumie robię na co dzień, bo lubię to wykończenie ust, takie naturalne i nawet dzisiaj sobie chyba zmieszałam ten tutaj z żółtym, z odrobiną czerwonego, tylko w takich innych proporcjach niż w tym filmiku, troszkę więcej dam czerwonego i lubię nakładać pędzelkiem do rozcierania cieni, akurat tu mam 227 firmy Zoeva i mieszam sobie, a potem tak wcieram, o. I tak fajnie wygląda, moim zdaniem, taka cieniutka warstwa koloru, nic więcej na dzień nie potrzeba. Trzyma się to bardzo długo, ładnie wygląda, tak naturalnie, nie jest to żadna mocna szminka, ani gruba warstwa, tym bardziej jak jest gorąco, nie chcemy grubych warstw, niczego. Więc stawiam na cienkie warstwy, fajnych, świeżych kolorów i to jest tak przydatna rzecz, że się w głowie nie mieści, po prostu bosko. Ale są również alternatywy do takich paletek, o czym za jakiś czas. I ostatnia rzecz to perfumy. Co miesiąc pokazuję Wam jakieś nowe perfumy, ale większość z nich to są jakieś stare, które zalegają na mojej półce i po które sięgam i wracam do nich co roku w jakimś tam okresie danym. I jak jest gorąco, jak jest ciepło, to lubię te tezory Dioriente White Musk, ale lubię też te. I to jest Oriflame Paradise. Zobaczcie na taką butelkę, jaka jest śliczna i elegancka. No po prostu Zawsze jest z przodu mojej tutaj takiej tacy z perfumami, bo tak pięknie wygląda. I to złoto w ogóle się nie starło. Mam te perfumy rok, dostałam je w zeszłym roku, jak byłam w Dubaju z Oriflame. I właśnie taka paczuszka powitalna była i takie oświetlające różne kosmetyki mentalowe do stóp i tak dalej. I były między innymi te perfumy. I nazywam się Paradise i czuję się, jakbym była w raju zawsze, jak ich... Zawsze jak się spryskam, one się tak bardzo długo utrzymują, tak świeżo pachną. Kurczka, zaraz wam w sumie przeczytam, gdzie ja to miałam, z czego one się składają. Woń piwoni miesza się z akcentami jaśminu i pikantnymi tonami różowego pieprzu. Zapach ewoluuje, podążając szlakiem akordów zmysłowego cedru i piżma. I widzę na stronie Oriflame, że on kosztuje 134 zł. No, nie mało jak na takie perfumy, ale kurka, naprawdę. W ogóle nie daje taką wodą, jak niektóre perfumy zostawiają na skórze, tylko ten subtelny zapach tak pięknie... Nie wiem, no. Ja nie umiem opisywać zapachu w ogóle, ale ten jest cudny. Jeżeli już znamy się już jakiś czas, tak? Jeżeli oglądacie mnie od jakiegoś czasu i obserwujecie, śledzicie zapachy, które ja lubię i widzicie w nich swoje upodobania, to sięgnijcie potem po ten zapach. No jest piękny, jest taki czysty i odświeżający i elegancki i trwały. Piękny, piękny, uwielbiam go. Chyba za wakacje za mną pojedzie. I to wszystko, wszyscy ulubieńcy. Dziękuję pięknie za oglądanie. Widzimy się w kolejnych filmikach, w kolejnych tutorialach. Pozdrawiam, pa pa!